udanej zabawy. Żebyście tak się pobawcie się, żebyście pamiętali przez rok. Oj, nie zapomnął tego festynu z pewnością przez rok, a może i dłużej, bo życie na emeryturze wcale nie musi być nudne. Udowodnili to uczestnicy festynu Senior na czasie, który odbył się w parku Jana Pawła II w Kraśniku. Animatorem, twórcą, organizatorem, osobą, która zaraża do wspólnego, aktywnego spędzania wolnego czasu jest pani Teresa Myszak. Ten festyn, jak i inne rzeczy kulturalne, imprezy, robię, ponieważ mam pasję taką. I to jest ku zadowoleniu mojego życia. Mam czas, jestem na emeryturze, jakoś w miarę jeszcze, Bogu dzięki, się dobrze czuję. I właśnie poświęcam, od dawna powiedziałam, że dla seniorów chciałabym urozmaicić życie. I właśnie w Stowarzyszeniu Senior na czasie organizujemy spotkania, wyjazdy, wycieczki, piszemy dotacje i bawimy się i właśnie radość sprawia nam wielko. Bo jak inaczej opisać stan ducha, ciała i umysłu, kiedy widzi się na placu przed sceną takich rozbawionych ludzi. Ludzi, którzy zapominają o codziennych kłopotach, o trudach życia, o chorobie. Kiedy gra kapela, ciało samo wyrywa się do tańca. Trudno ustać w miejscu, ale wszystkie te przygotowania, cała organizacja jest okupiona trudem i zmęczeniem. No jestem, na pewno jestem przede wszystkim zmęczona ja, ponieważ ja poświęcam wszystko, i organizację, i przygotowanie. Wszystko jest na mojej głowie. Wiele rzeczy też mi pomagają koleżanki, ale przeważnie to ja się staram o wszystko. Ale starania nie idą na marne. Frekwencja mówi o tym, że potrzeba jest organizowania właśnie takich spotkań, a ludzie, którzy przyszli, to nie są przypadkowi przychodnie, to stali bywalcy festynu. Senior na czasie. Czekamy na nowe zespoły, bo do tej pory występują te, które były co roku. Czekamy, czy będą gwiazdy nowe. Czyli co roku pani przychodzi tutaj na ten festyn? O, tak. Od kilku lat. Podoba mi się. Przyjemna atmosfera. Muzyka mi odpowiada wiekowo. Ludzie mili. No i lubię się pobawić w ten sposób. A zabawa była przednia, bo gości było mnóstwo. Aż 17 zespołów prezentowało się na scenie. Przyjaźnimy się z klubami z okolic, gminy Gościeradów, Zakrzówka, z Frampola. My jeździmy do nich, my ich zapraszamy tutaj i właśnie się integrujemy w ten sposób. Jesteśmy bardzo zadowolone, zaprzyjaźnione jesteśmy właśnie z panią Tereską, szefową tej imprezy. Kontaktujemy się, przyjeżdżamy tutaj do Kraśnika, ona przyjeżdża ze swoim zespołem do Zakrzówka. Także jesteśmy bardzo zadowolone, że tutaj jesteśmy. Czekamy na taką właśnie imprezę. Tańce, hulanki i ogrom innej zabawy podczas pikniku Senior na czasie. Impreza zakończyła się huczną potańcówką.